Znaczy, jak się znalazłeś w futsalowym rekordzie? Futsalu. Da zamierzchłe czasy. Kiedyś graliśmy po prostu między sobą, między chłopakami ze szkoły podstawowej. Później ktoś wpadł na pomysł, żebyśmy grali z lepszymi drużynami, czyli w naszej okolicy była drużyna Piechówków, tak można powiedzieć. Złote Łany, Szaraki. Zrobiła się liga środowiskowa. Później ktoś chyba wpadł na pomysł, albo jak to się nie wiem jak to było, że mistrzowie mogli zagrać o wyższą pulę, czyli w ogólnopolskich rozgrywkach. No i tak się złożyło, że udało nam się wygrać. Nie wiem, czy to było 5 turniejów, chyba 4 z 5. No i pojechaliśmy na takie rozgrywki w futsalu. Sprawdziliśmy się, całkiem było chyba nieźle, już aż nie pamiętam, jakie wyniki były. Później organizacyjnie ktoś wymyślił albo ktoś stworzył, powstał klub, to chyba nie był rekord na początku. BTS Lipnik. BTS Lipnik. No i przygoda nasza zaczęła się, jak Piotrek Piechówka to po prostu wziął w swoje ręce, a był chyba człowiek taki z jajem, można powiedzieć. Zorganizował wszystko, dał swój samochód, dał swoje jakieś pieniążki, bo coś trzeba było na pewno płacić. Czyli pamiętasz genezę polskiego futsalu w wymiarze ligowym? No pamiętam. Jechaliśmy na początek, chyba graliśmy, jak się nie mylę, w Gliwicach z Jardem, jak się nie mylę, to po prostu to była jakaś drużyna klasowa. Wiem, że pierwszy mecz żeśmy wygrali, jak się nie mylę, że 8-5, mogę się mylić. I drugi dobrze nam szło, ale po prostu chyba na tym terenie nie można było dwa razy wygrać. A wtedy grywało się dwa razy dziennie, w istocie. No, tak. Powiedz mi, Andrzeju, jak długo, ile sezonów pracowałeś na swoje 182 trafienia, 182 no, gole? No, nie robiłem takich statystyk nigdy w życiu. Nie mam pojęcia, ile to mogło być sezonów. No niech pomyślę. Futsal zaczął się mój, może w wieku 20 lat, może skończyłem 30, no 10 lat najmniej. Tak mi się wydaje. Najstarsi kibice rekordu pamiętają wasze osiągnięcia wyścigi strzeleckie z Andrzejem Szymańskim. No tak, to akurat można powiedzieć, że byliśmy takimi wiodącymi piłkarzami, że nam się udawało strzelać najwięcej bramek, ale mi się wydaje, że Andrzej za krótko grał w rekordzie, bo na pewno by mnie prześcignął i to z dużą górką. No. Nie było pokusy zmiany barw klubowych? Były propozycje? Nie. Propozycje może nie było nigdy, a nawet bym się nad tym nie zastanawiał, bo to jak futsal na początku, człowiek pracował, rodzinę miał i grał jeszcze w piłkę. To czasami doba była za krótka. Zdobyłeś z rekordem srebro mistrzostw Polski w 1995 roku. Zaliczyłeś kilka spadków, ale i awansów. Jest co wspominać? Jest. Były dobre chwile i złe. No wiadomo, że najlepiej się wspomina te dobre chwile, jak zdobycie tego drugiego miejsca. Chociaż szkoda, że we własnej hali na BKS-ie przegraliśmy wtedy. To nie wiem, właśnie z Panową chyba? Chyba z Nową Gliwicę. Ale za to wygraliśmy z Jaworznem i to było wejście do finału. Także drugie miejsce, jak on na mnie, na tamte czasy, jako sport się traktowało, nie zarobkowo, tylko tak hobbystycznie, to mi się wydaje, że duży sukces z mojej strony. Karierę, jeśli ja dobrze pamiętam, zakończyłeś po ostatnim z awansów biało-zielonych do Ekstraklasy. No, powiem tak, że nie przypominam sobie tych chwil, bo czy to była kariera, czy to była przygoda, ale tak de facto to chyba tak to było. Przy okazji meczu z Piastem miałeś okoliczność pogratulować Michałowi Markowi pobicia twojego rekordu 182 goli. Co czułeś w tym momencie, kiedy dowiedziałeś się, że Michał Marek zdobył 183 bramkę, pobił twój rekord? Żal czy ulga? Nie zastanawiałem się nad tym. Myślę, że ulga, bo już najwyższy czas, żeby ktoś inny przejął ten rekord w tym klubie tych bramek. Niedługo mogą cię minąć Artur Popławski i Paweł Budniak. No, powiem tak, no, jest teraz wielu wspaniałych piłkarzy w rekordzie, także myślę, że jeszcze w przyszłych czasach to jeszcze nie jeden mnie prześcignie. Jest chyba więcej meczy rozgrywanych niż kiedyś. Nie, tak mi się w każdym razie wydaje. No i jako rekord to jest czołowa ekipa teraz w Polsce. To mi się wydaje, że mają, jakby to powiedzieć, więcej szans na strzelenie tych bramek. A samego Michała Marka masz okoliczność obejrzeć od czasu do czasu? Jak oceniasz jego potencjał? Zdarza się. Nie, no to naprawdę to jest zawodnik klasowy. No. Pivot potrafi dobrze się zastawić, nawet dobrze, super dograć.
nie wiadomo nawet kiedy co zrobi. No. Nie jest przewidywalny, tak bym to powiedział. Andrzeju, na święta najlepsze życzenia na nowy rok. Specjalny rok dla ciebie. Stuknie 50. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pięknie. No, 50, no ale nie czuję się na tyle.